Cześć, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. I dzisiaj z racji tego, że mamy okres karnawałowo-studniówkowy, to postanowiłam, że weźmiemy sobie na tapet wszelkiego rodzaju brokaty. Opowiem Wam o tym, jak ja aplikuję brokat na powiekę, jak sobie z nim radzę oraz jak radzę sobie z takim niechcianym brokatem, czyli takim, który osypie się na przykład na policzki. Także jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, to bardzo serdecznie zachęcam do oglądania dalej. I może zaczniemy sobie od tego, że ja rozróżniam kilka rodzajów brokatów i są to brokaty jednokolorowe, czyli takie, których drobiny są tylko i wyłącznie w jednym kolorze, oraz brokaty opalizujące, czyli takie, które zawierają oprócz tych drobin w dominującym kolorze, posiadają również drobiny w innych kolorach. Oprócz tego rozróżniam jeszcze brokaty bardzo drobno zmielone, które są niemalże jak pigmenty, oraz brokaty grubo zmielone, czyli takie, których drobinki są na tyle duże, że widzimy je gołym okiem. Osobiście posiadam brokaty z wielu firm, ale pamiętam, że kiedy kupowałam swoje pierwsze dwa słoiczki brokatów, jakieś 3 lata temu, to były one z marki Inglot i mam je jeszcze do dzisiaj. I były piekielnie drogie, bo taki malutki słoiczek kosztował chyba wtedy 50 zł. Nie jestem pewna, ale chyba nadal te brokaty tyle tam kosztują. Więc jeżeli macie ochotę kupić sobie brokat, to nie polecam Wam kupować w Inglocie. Raczej radzę Wam iść do Nyxa, bo w Nyxie są brokaty bardzo dobrej jakości, w dużych pojemnościach i w miarę rozsądnej cenie. Tak wyglądają te brokaty. Poza tym posiadam brokaty również z firmy na przykład Glazel Visage. Bardzo fajne brokaty, które kosztują około 90 zł, takie dwie wieżyczki i są to brokaty bardzo dobrej jakości. Niedawno również wygrałam cały boks brokatów z LA Splash i tak to wygląda. Są to również brokaty bardzo dobrej jakości, troszeczkę droższe jednak niż NYX, bardziej półka inglotowska, ale mamy tutaj zdecydowanie większą pojemność jak w Inglocie i są to brokaty naprawdę prima sort. To są brokaty najlepszej jakości, jakie miałam. Kiedy mamy już nasz wymarzony brokat, to zastanawiamy się nad tym, na co go przykleić. Najpierw Wam powiem, na co go absolutnie nie przyklejać. Nie przyklejajcie brokatu na klej do rzęs. Ja często widzę na Instagramie, że dziewczyny robią sobie kreski eyelinerem, a później wklepują na to klej do rzęs i wklepują brokat. O ile jeszcze przy kreskach wierzę, że to się może sprawdzić, bo no to jest jednak za mała powierzchnia, żeby to się zepsuło, tak kiedy będziemy wklepywać klej do rzęs na całą powiekę, to założę się, że będzie katastrofa, zrobi się jeden wielki glut z tego kleju i z brokatu. Także nie przyklejamy brokatu na klej do rzęs. Nie przyklejajcie brokatów również na Duraline z Inglota. To jest taki dosyć tłusty płyn do rozcieńczania eyelinerów. I wiem, że wiele osób z powodzeniem miesza Duraline z pigmentami i nakłada na powiekę i to się sprawdza, ale przy brokatach raczej się to nie sprawdzi. Duraline jest za tłusty i za mało klejący. I teraz powiem Wam, na co przyklejać brokaty do powieki. Ja mam 3 kleje, 3 żele do brokatu. Moim pierwszym żelem do brokatu był żel z marki Kryolan. Bardzo go lubiłam i nadal go bardzo lubię, chociaż teraz rzadziej go używam, bo mam inne i testuję po prostu inne żele. Ale przede wszystkim, o czym musimy pamiętać przy tego typu produktach, to to, żeby nakładać bardzo cienką warstwę żelu czy tego kremu do brokatu, ponieważ im grubsza warstwa, tym gorsza skorupa nam się później zrobi. Później przerzuciłam się na NYX Glitter Primer i jest to taki żel, a właściwie już taki bardziej krem do brokatu, bym powiedziała, bo jest zdecydowanie gęstszy od tego żelu z marki Kryolan. I tutaj też musimy pamiętać o cienkich warstwach, bo im grubsza warstwa, tym ciężej później wklepać ten brokat, robi nam się taki glut i robi nam się później skorupa, kiedy to wyschnie. I minusem tego produktu jest to, że jest bardzo często wyprzedany w sklepie NYXa, więc jeżeli czajcie się na niego, byłyście już 10 razy w sklepie i nie możecie go dostać, to spokojnie przerzućcie się na ten klej do brokatu z marki Kryolan. Zamówcie go sobie na przykład na Lady Makeup. Wiem, że jest, bo ja stamtąd właśnie zamawiałam. I ostatnim klejem, jaki mam, jest klej z LA Splash. On był dołączony do tego pudełka z brokatami, który dostałam. I równie dobry klej do brokatu, bardzo ładnie utrzymuje brokat na miejscu przez cały dzień. Możemy być spokojne przez właściwie całą imprezę, że ten brokat z nami zostanie i nie będzie nam się sypał po całej twarzy. Także również bardzo polecam. Brokat możemy aplikować sobie palcem oraz różnymi pędzelkami. Najlepiej, żeby to były pędzelki syntetyczne, bo to włosie najlepiej zniesie właśnie żel do brokatu. Ja używam bardzo często takich płaskich, syntetycznych pędzli. Teraz jest brudny, bo przed chwilą go używałam. Widzę, że dzisiaj fajnie sprawdził mi się w
pędzelek Large Shader z Nancy. No i też, jeżeli chcę zrobić sobie taką mgiełkę brokatu, nie chcę, żeby ten brokat był tak bardzo zbity na powiece, to używam puchatych pędzelków, takich jak do rozcierania cieni i wtedy uzyskuję taką mgiełkę brokatu na powiece. I polecam Wam, jeżeli wiecie, że będziecie aplikować brokat na powieki, to najpierw zrobić sobie makijaż oka, zrobić sobie całe cieniowanie oka, później nałożyć sobie żel do brokatu na powieki i wklepać brokat pędzelkiem czy palcem. Dopiero później wziąć się za makijaż twarzy. Wtedy łatwiej nam będzie oczyścić sobie całą strefę pod okiem, całego brokatu, który nam się osypie. Jeśli chodzi o to, czym usunąć brokat spod oka, to polecam Wam albo nawilżane chusteczki dla dzieci, albo po prostu wacik nasączony płynem micelarnym. Jeżeli mimo wszystko brokat trzyma się twarzy, to polecam Wam wziąć sobie odrobinę taśmy klejącej i taśma klejąca momentalnie cały brokat z twarzy nam zdejmie. Czasem się zdarza, że w trakcie robienia makijażu twarzy wpadamy na pomysł, żeby zrobić makijaż z użyciem brokatu. Wtedy też jest pewne rozwiązanie. Trzeba po nałożeniu podkładu, korektora bardzo mocno przypudrować buzię, tak żeby zrobić na policzkach takie mgiełki z pudru. Wtedy, kiedy brokat nam się osypie, będziemy mogły łatwo go usunąć za pomocą dużego, puchatego pędzla. Brokat, który dzisiaj wykorzystałam na powiekach, to brokat z LA Splash. Jest to odcień Gin and Tonic. Jest to brokat idealny do czarnego smoky eyes, ponieważ czarne brokaty zwykle bardzo kiepsko odbijają światło przez to, że są właśnie czarne. A ten brokat jest mieszanką czarnego ze srebrnym brokatem, przez co bardzo pięknie rozświetla powiekę. Także jeżeli zastanawiacie się nad tym, co nakładać sobie na smoky eyes, przede wszystkim takie czarne smoky eyes, to serdecznie polecam Wam brokat, który jest czarno-srebrny. Możecie go sobie same zrobić, po prostu kupić czarny brokat i srebrny brokat i go wymieszać. Także to by było wszystko, taki szybki filmik na temat brokatów. Mam nadzieję, że niektórym z Was może odrobinę pomogłam. Bardzo Was proszę o kciuki w górę, jeżeli filmik Wam się podoba. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli uważacie, że warto. Bardzo dziękuję za dotychczasowe subskrypcje i miłe komentarze. Mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy ponownie. Do zobaczenia, pa pa!